jego postaci, jego osoby. Ma chyba jakieś nędzne sztylety umagicznione plus 1, plus 2. To są chyba magiczne napięściaki, coś takiego. Nic wartego uwagi, jednak musicie uważać, ponieważ po zrabowaniu tej skrzyni o dziwo Krusz 5 rzuci się na was. Czyli musicie najpierw wykonać to zadanie. Okej, klucz. Tu im więzienie sprawiono w bezbrzeżnych ciemnościach. Okej. Nabat. Zaktualizowałem mój dziennik. Nabat stoi tutaj. Okej, musimy pomóc Kysie. Dla Kysa. Zobaczmy, jest córka? O, nadal nie ma córki Barsa. To jest dziwne. No dobra, musi dojść do siebie. W porządku. Okej. Wzorca wysypiska jest tutaj. Opiekun tutaj na siebie, w tym mieście. Opiekun wysypiska ma takie problemy składające się z grożenia mu śmiercią przez bandę opryszków, którzy twierdzą, że pod wysypiskiem zakopany jest jakiś duży skarb. Musimy teraz pogadać z przywódcą tej bandy. To oczywiście na misję do rozboju. Rany mojego. Dobra, jeszcze raz. Och, zapomniałem pogadać z Roberto. No to potem. I przywódca tej bandy jest tutaj. Vernet. Okej, to nic nie dało. Jeszcze raz. Nie, Vernet. Pomóż ze mną. Nie chcesz. O ile pamiętam, to od razu po rozmowie z nim i od razu po wróceniu na śmietnisku, czy po rozmawianiu z opiekunem śmietniska, bandyci zaatakują. Nie jest ich wielu, nie są zbyt silni, zatem to będzie chyba kolejny rajd magiczny. Spełnuję ich moim zaklęciem. A, już z tobą gadałem. Miesza mi się. Zapis. Lordom wyznaczony. Okej. Tak jak widzicie, magiczny teleport. I całkiem złe ustawienie. Trzech? No. Zakładam, że są silni. Starcze. W porządku. To jest przywitanie. Starcze. Okej. I nic. Zabić. Dobra, nie będę używać. Uciekaj. Maksymalna wydajność ataku. Czego teraz chcesz? O, jak mi zabije bezmiennego, to się wkurzę. W porządku. Spadaj. W porządku. No i cześć. Po modytach. Nawet dobrze, że nie używałem zaklęć, ponieważ no, byli zbyt słabi, by marnować na nich moją cenną magię. Zejdź. Zwój przyjaciół. Okej. Zrobiony. I to chyba koniec tego zadania. Idę. Zobaczmy.
Trzecia rzecz klucza. Tu losy im przeznaczone czekają dopełnienia. Dobra. Teraz musimy pogadać z Dallanem. I Nabat może nas nauczyć kilku złodziejskich sztuczek. Lecz nie jesteśmy złodziejem. Miałem powiedzieć czarodziejem. Ale gdzie jest Nabat? W porządku. Nabat jest chyba tam. W porządku. A, jednak wróciła. Miło. Zrobione. Nabat. Nabat jest... Nie, Dallan rany. Dzisiaj mam jakiś mindfuck, nie wiem czemu. Wybaczcie, musi się to znać. Zaktualizowałem mój dziennik. A jednak, musimy pogadać z Anizjuszem dopiero teraz. Tak, tak. Zrobione. W porządku. I myślę, że od razu skorzystamy z magicznego teleportu, ponieważ nie ma sensu biegać kilka razy. Nie ma sensu, żebyście wy to oglądali. Okej, pogadajmy z Anizjuszem, który poprzednim razem dość miło nas potraktował. Najwidoczniej jest, czuje się tak ważny, że nie musi syczeć. Okej, oczywiście Anizjusz, to co powiedziałem wcześniej, jest przeciwnikiem politycznym Siaby. I po prostu prosi nas o zabicie. No albo nie o zabicie, dobra. Siaba chyba prosi o zabicie, a on prosi o... Zrobione. Wsadzenie jej do więzienia. Fałszywymi oskarżeniami. Lecz my jesteśmy chytrzejsi i możemy poprosić... Znaczy poinformować Siabę o zamiarach Anizjusza. Okej, Siaba prosi o to samo dla Anizjusza i chyba możemy jeszcze jeszcze raz odbić piłeczkę. Zobaczmy. Anizjusz. O rany. Zrobione. To jest bardzo zabawne, jak można manipulować ludźmi o zaangażowanych tak uczuciowo w jakąś sprawę. Zrobione. Siabo. Dasz już ile? 4 razy więcej? Zaktualizowałem mój dziennik, zrobiony. Ja jednak będę dosyć uczciwy i oczyszczę klątwę z tych dwóch szumowin. W porządku. Kapując po prostu kapitanowi straży. W porządku. Ich oboje. Tylko. Czy ten kapitan straży był w koszarach? Nie, chyba nie. Stoi tutaj? Nope. Zrobiony. On chyba stał gdzieś Idę. Przy wejściu. Idę. Aha. Jesteś. Sfera zgodnej opozycji. Lokacja, miasto, brama. Aresztujcie mnie. Minęła oczywiście nas zapłata, ale zakopowaliśmy dwóch urzędników, którzy oczywiście, że byli skorumpowani oraz źli. Teraz sprawdzę jeszcze jedną rzecz, wejdę do gorzelni, ponieważ jestem ciekaw, czy Kester coś sprzedaje. Dobra, Kester nie chce z nim gadać.